Ósme superfinały Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Jesteśmy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak już było o tym mówione w studiu, obu zespołów wyrównane. Oba zespoły nie wygrały swoich grup, grupy północnej i południowej, ale wygrały na wyjeździe mecze półfinałowe i zagrają w wielkim finale. Już w tym sezonie te dwa zespoły spotkały się 11 maja. Tak, sądząc po pierwszym spotkaniu czeka nas bardzo zacięty mecz, ale poczekajmy chwilę, zobaczmy najpierw przedstawienie obu drużyn. Najpierw drużyna Wrocław Giants. Biegają na murawę gracze Giants Wrocław. Numer dwa, przedstawienie prowadzi ich na boisko numer 2, Carey Battle, gracz z Ameryki, którego to jest to pierwszy sezon w Polsce, pierwszy sezon w Gigantach we Wrocławiu. I jest on jednym z podstawowych graczy tego składu i będzie jednym z kluczowych graczy w dzisiejszym spotkaniu. Właśnie, z jego bratem Dante Battle, również zawodnikiem Giants, miałeś okazję grać. Tak, z Dante Battle grałem w Niemczech w 2010 w drużynie Marburg Mercenaries. Co jest ciekawe bardzo w drużynie Gigantów z Wrocławia jest to, że jest to drużyna praktycznie, której rządzą, tak powiem, trzy pary braci. Mamy tutaj na pozycji rozgrywającego Bartosza Dziedzica oraz jego brata Tomasza Dziedzica, skrzydłowego, którzy są bardzo ważnymi i kluczowymi graczami właśnie w ofensywie. Później mamy w defensywie dwie pary braci, czyli Deante Battle, jak wspomnieliśmy, oraz jego brat Carey Battle oraz Kamil Ruta i Mateusz Ruta. Oto właśnie skład drużyny z Wrocławia. Tak, droga tej drużyny do finału, 8 zwycięstw, 2 porażki w sezonie zasadniczym. Te porażki z drużyną obrońców tytułu Seagulls Gdynia oraz z lokalnym rywalem z Wrocław Devils. No i spotkanie obu zespołów, to wcześniejsze, o którym wspominałem, 11 maja Giants pokonali Eagles 9-7 po bardzo zaciętym spotkaniu. O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć w trakcie tego spotkania. Może teraz jeszcze parę słów o właśnie kluczowych graczach drużyny z Wrocławia. Jak wspomnieliśmy, głównym trenerem oczywiście jest Mod Gaimon i miałem okazję porozmawiać z nim przed meczem na parę tematów o tym, jak będą się przygotować na ten mecz, zważając na to, że pierwszy mecz wygrali wprawdzie, no ale jednak był to wynik bardzo, bardzo bliski, było 9-7, także nie było jakiejś wyraźnej przewagi. A on również opowiada mi o swoich kluczowych graczach, między innymi, jak wspomniałem, Bartosza Dziedzica oraz Tomasza Dziedzica, Marka Fillmora, skrzydłowego, który może być używany zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Bardzo przestronny zawodnik. Tak, oczywiście musimy w tym miejscu porozmawiać o Jamalu Schultersie, czyli o najbardziej efektywnym i efektownym graczu na pozycji running backa, czyli biegającego w całym sezonie w polskiej lidze. Tak, 1306 wybieganych yardów w tym sezonie, więc wspaniała średnia, ponad 130 yardów na mecz, 26 wybieganych touchdownów. Mówię tutaj o statystykach sezonu zasadniczego, a przecież w półfinale rozgrywek w meczu przeciwko Seahawks Gdynia Jamal Schulters wybiegał 5 touchdownów. Tak, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilkę, ponieważ również z przeciwnikami jego miałem na ten temat okazję rozmawiać. Byli z tego bardzo dumni, Warsaw Eagles, że zatrzymali go na tak mało yardów, jak żadna inna drużyna. Ale może teraz powiem mi krótką wzmiankę na temat składów startowych drużyny z Wrocławia. W ofensywie mamy na pozycji quarterbacka rozgrywającego Bartosza Dziedzica, running back Jamal Schulters, następny running back używany jako fullback, czyli jeden ten bardziej masywny z biegających, Michał Omelańczuk, wide receiver numer 3 Mark Fillmore, wide receiver numer 19 Patryk Matkowski, wide receiver numer 25 Tomasz Dziedzic, Babatunde Ayekbusi numer 71 na linii ofensywnej, Michał Górniak, linia ofensywna, Michał Konarski, center, Krzysztof Konieczny i Maciek Wodarczyk. O tym za chwilę więcej, a teraz drużyna Warsaw Eagles. Zespół Warsaw Eagles to drużyna, która zakończyła rozgrywki zasadnicze z bilansem 7-3 w półfinale, nie będąc faworytem. Gracze Orłów wygrali na wyjeździe z drużyną Giants Wrocław. Nie doszło więc do tego wewnątrz wrocławskiego pojedynku w superfinale. Który już kiedyś, a propos, mieliśmy w polskiej lidze. Tak, jest zespół, który opiera się na bardzo dobrej defensywie. Świetna defensywa, w której na czoło wybijają się zawodnicy amerykańscy. Caleb Singleton, Mark Everhart. To są zawodnicy, którzy łącznie w sezonie zasadniczym mieli ponad 100 zatrzymań przeciwników z piłką, tak zwanych tackles.
jeśli chodzi o terminologię amerykańską. Drużyna, jeśli chodzi o atak, prowadzona przez rozgrywającego od Temple University, Shane'a Gimsa, chłopaka, który rodził się w stanie Kansas, zawodnika, który miał na swoim koncie wiele pozycji w trakcie swojej kariery, to właśnie zestawienie drużyny warszawskiej. No i zespół, który również sporo biega, nie ma tak efektownego zawodnika jak Jamal Shooters w składzie Giants, no ale ma wielu zawodników biegających z piłką. Witold Szpotański, Piotr Osuchowski, Michał Kozdrów, Jakub Juszczak. To są wszyscy zawodnicy, którzy wybiegali w tym sezonie ponad 200 yardów, więc nie ma jednego zawodnika, ale może się to rozdzielać. Ten uzysk biegowy pomiędzy wielu zawodników ma na kogo liczyć szkoleniowiec drużyny Warsaw Eagles, Philip Dillon. No i oczywiście Clarence Anderson. Jedna z największych gwiazd, jeśli chodzi o efektowne zagrania w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, w top lidze. Zawodnik, który na swoim koncie w tym sezonie miał 5 akcji powrotnych po pantach na touchdown oraz również jedną akcję po kickoffie. Wspomnijmy, że jest to więcej akcji powrotnych na touchdown niż cała reszta ligi w sumie. Aczkolwiek musimy też przypomnieć, że po drugiej stronie boiska stoi Deontay Bender, który również zdobył 3 przyłożenia po akcjach powrotnych, więc może właśnie te formacje special teams tak zwane mogą być kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Tak, formacje specjalne. Zawodnicy na obu liniach już przygotowani. No i za chwilę Orkiestra Polskich Sił Powietrznych zagra hymn narodowy. Jeszcze przedstawienie zawodników. Mówiliśmy tutaj o tym pierwszym meczu obu zespołów. Mówiłeś o tym, że Eagles byli dumni z tego, że w tym meczu, który Giants wygrali 9-7, jednak zatrzymali Jamala Shultersa. Tylko 31 yardów wybiegał 11 maja Jamal Shulters przeciwko defensywie Eagles. No jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Wystarczy tylko spojrzeć na statystyki sezonu, w których zdobył bardzo wiele, 26 przyłożeń i prawie 1400 yardów. Przed meczem miałem okazję porozmawiać z Calebem Singletonem na właśnie ten temat, jak Eagles przygotowali się defensywnie do tego meczu. Grali w pierwszym meczu bardzo, bardzo dobrze defensywnie i czy musieli coś zmienić, czy będą budować na tych samych atutach, które używali podczas pierwszego meczu. Powiedział mi, że będą starali się grać bardzo podobnie, jeśli chodzi o grę schematyczną. Oczywiście głównym celem jest to, aby zatrzymać Shultersa, by nie zdobył wielu yardów. A teraz posłuchajmy hymnu. Drodzy Państwo, a teraz poproszę o powstanie przed Państwem hymn Polski. Najważniejszych meczów w wydarzeniach sportowych, odegranie hymnu narodowego. Jeśli teraz w żyłach zawodników na boisku temperatura nie wzrasta, no to nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że teraz przygotowanie na mecz. Tymczasem może krótkie przedstawienie arbitrów dzisiejszego spotkania, tuż przed tak zwanym coin tossem, czyli rzutem monetą. Są to sędziowie bardzo doświadczeni. Sędzią głównym jest Wojciech Ratajczak. Asystować będą mu Dariusz Leoniak jako umpire, Mikołaj Burzec jako head linesman, line judge Jacek Mucha, field judge Krzysztof Walentynowicz, side judge Damian Jurzyk oraz back judge Stanisław Radziński. Myślisz, czy będą mieli trudne zadanie panować nad tym meczem, mieć kontrolę nad tym meczem, czy obydwie drużyny będą zdyscyplinowane na tyle, aby nie było wielu takich akcji z flagami? Tak, sporo spekulacji na temat tego spotkania, na temat ewentualnego jego przebiegu. Będziemy o tym oczywiście Państwu mówili. No i teraz wychodzą arbitrzy wraz z Patrykiem Tyryło oraz Ryszardem Szaro. To ten gentleman najbardziej z prawej. Pierwszy Polak w National Football League w latach 70. Kicker drużyny New Orleans Saints. Człowiek, który znał osobiście i grał z ojcem
ojcem słynnych braci Manningów. Braci Manningów, którzy łącznie, wspólnie zdobyli już 3 Super Bowl. Przed nami losowanie, czyli tak zwany coin toss, jak to mówi się za oceanem, które zdecyduje o tym, która z drużyn będzie pierwsza w posiadaniu piłki w ataku. Posłuchajmy. Wyszli na boisko, wyszli kapitanowie obydwu drużyn, po 4 z każdej drużyny. Panowie, 2 drużyny, Giants Wrocław, Warsaw Eagles. Drużyna Warsaw Eagles będzie miała prawo wyboru strony monety. Dzisiaj użyjemy 10 złotówki z 36 roku. Po jednej stronie orzeł, po drugiej stronie marszałek Piłsudski. Pokażę wizerunek marszałka i orzeł. Jaki jest wasz wybór? Orzeł. Wyborem jest orzeł. Panie Ryszardzie, w pana ręce moneta. Proszę o dokonanie losowania. Jest orzeł. Wygraliście losowanie. Odbieracie piłkę. They choose to receive. You can choose the side you want to defend. Eagles wygrali losowanie przeprowadzone historyczną monetą z 1936 roku, kiedy w Polsce rządził już nie marszałek Piłsudski, który zmarł w 1935 roku, ale naczelnym wodzem był Edward Rycimiuk, prezydentem był Ignacy Mościcki. Wygrali Eagles losowanie, no i zdecydowali się odbierać piłkę, czyli formacja prowadzona w ataku przez Shane'a Ginzo, rozgrywającego z numerem 3, będzie rozpoczynała. Bardzo, bardzo ciekawy wybór, ponieważ wiemy, że w pierwszym spotkaniu obydwu drużyn, ofensywy właściwie obydwu drużyn miały problemy, a jednak widać, że to, o czym mówili mi gracze Eagles przed meczem, to, że będą się, że są pewni, że mogą zdobyć wiele punktów w tym meczu oraz to, że przez ostatnie spotkanie byli, ofensywa była coraz lepsza, to się sprawdza. Chcą wejść na boisko jako ofensywa, chcą jako pierwsi postawić swój stempel, że tak powiem, na tym meczu, chcą zdobyć punkty i zobaczyć, na co stać ich ofensywę, która będzie kluczem tego zwycięstwa. Mimo, że jeśli ofensywa zdobędzie więcej punktów, będzie to oczywiście łatwiej dla defensywy i tak jak mówię, Eaglesi stawiają właśnie na to rozpoczęcie ofensywą, żeby zobaczyć od razu, jak dobrze ona dzisiaj działa. Oczywiście taki wybór podczas losowania oznacza, że drugą połowę od posiadania w ataku rozpocznie drużyna Giants. No, taki wybór jest zawsze pułapką, to o czym wspominałeś. Takie pierwsze posiadanie często bywa w takim spotkaniu bardzo ważnym, nerwowe, ale zdecydowali się Eagles, że to jednak oni będą mieli piłkę. No i przed nami kick-off, pierwsze zagranie tego spotkania. Będzie wykonany przez Mateusza Rutę. Zobaczymy, jak daleko wykopie piłkę. No i pytanie, czy będą kopać tak, aby Clarence Anderson piłki nie złapał? Tak było w ostatnich meczach. Właściwie powinni i mówili mi przed meczem, że tak będzie, ale jednak piłka przyjęta, akcja prowotna, zatrzymany na linii 33 yardów bodajże, skąd Warsaw Eagles zaczną swoją serię akcji ofensywnych. Na boisko wychodzi ofensywa, Shane Gizmo. To właśnie zawodnik z numerem 7, Clarence Douglas Anderson. Jedna z jego akcji powrotnych po pancie nawet znalazła się w słynnym amerykańskim programie Sports Center. Oczywiście z racji tego, że w Stanach Zjednoczonych teraz nie gramy, nie gra Liga Uniwersytecka, nie gra National Football League, no jedynie Liga Halowa, ale do tego stopnia to zagranie było efektowne, że widzowie w Stanach Zjednoczonych mieli okazję oglądać jedną z akcji z Top Ligi, czyli z najwyższych rozgrywek Polskiej Ligi Futbolem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Shane Gimzo, I formation po stronie Eagles, czyli taka formacja I. Pierwszym zagraniem jest bieg, który jednak nie zdobywa żadnych yardów. Przypomnijmy, że w sezonie zasadniczym obydwie drużyny bardziej stawiały na bieg niż na podanie górą. Obydwie drużyny miały więcej zagrań tych właśnie biegowych, co właściwie jest dosyć rzadko spotykane w dzisiejszym futbolu, bo jednak lekka przewaga zawsze jest, przynajmniej lekka przewaga w tej grze górą, ale sam Shane Gizmo powiedział mi, że przez ostatnie tygodnie miał więcej możliwości spędzić czas ze swoimi graczami z drużyny, swoimi kolegami z drużyny i jest bardziej z nimi zgrany, więc może zobaczymy parę dobrych podań z jego strony w tym spotkaniu. Ponownie Shane Gizmo odbiera piłkę od centra. Znów przekazanie. A to była Shane Gimzo, zmyłka. Wydaje mi się, że chciał rzucić podanie, ale został zrzucony poza linią wznowienia, a więc strata yardów.
Prawdopodobnie będzie zaliczone to jako oficjalnie jako sek ze strony drużyny z Wrocławia. No więc pierwsze dwie próby jakby nieudane. Chcieli zacząć ofensywą, chcieli zdobyć jakieś yardy, a tu jednak droga do tyłu. Mówiliśmy, że to jest ryzykowne. Czyli trzecim zagraniem prawdopodobnie będzie podanie górą Shane'a Gimzo. Sak zaliczony Marcinowi Kasprzykowi, jednemu z lepszych graczy defensywy, który na swoim koncie ma aż 4 odzyskane straty po zgubionych piłkach przez rywala, tak zwanych fumble. Gimzo, tym razem będzie podanie. Dużo czasu i próbuje dzięki własnym nogom uzyskać pierwszą próbę Shane Gimzo i to się udaje. Tak, to dobre zagranie ze strony quarterbacka Warsaw Eagles. Miał dużo czasu, linia ofensywna dała mu dużo czasu, aby wykonał podanie, jednak nie było żadnego wolnego skrzydłowego. Shane Gimzo wziął piłkę pod pachę i zdobył te potrzebne 10 yardów, w sumie 11 yardów, aby zdobyć 4 nowe próby. I jednak Warsaw Eagles maszerują. Shane Gimzo w swojej karierze i w high school i potem w Ottawa University grał również na pozycji running backa i również biegał z tak zwanej formacji Wildcat. O tym za chwilę powiemy, na czym taka formacja polega. Znów Gimzo i znów próba biegu. Starają się dość konsekwentnie biegać w tych pierwszych fragmentach spotkania zawodnicy Orłów. Bieg Witolda Szpotańskiego, ale bardzo szybko zatrzymany Witold Szpotański. No tak, stawiają oczywiście na bieg, ponieważ jest to co do najlepiej umieją. Pokazali to w sezonie. Co widzimy, to był lekki problem przy podaniu piłki. Shane Gimzo podał piłkę i na szczęście running back zdołał ją utrzymać, a defensywa drużyny Wrocławia zatrzymała go tuż na samej linii, a więc były niezbyt dobrze wyglądane bloki tej pierwszej linii ofensywy. Władze, sztab szkoleniowy Eagles, menadżer Jacek Śledziński sprowadził Shane'a Gimzo z myślą także o tym, że Shane Gimzo będzie biegał z piłką. Ten początek tego sezonu nie był tak udany dla Shane'a Gimzo. Teraz dużo czasu miał Shane Gimzo. Piłka upuszczona, to było dobre podanie. Było bardzo dobre podanie, tak zwane zagranie play action, czyli było niby podanie do running backa, który miał z piłką biec, a jednak Shane Gimzo wziął piłkę, rzucił ją przez środek boiska, niestety odbierający piłki nie złapał, był na dobrej pozycji, był wolny, było dobre podanie, a więc ewidentny błąd odbierającego się skrzydłowego w tym momencie. To Szymon Modzelewski był celem tego zagrania Shane'a Gimzo, mówi się o tak zwanym podaniu play action. No po prostu polega na tym oto, że dajemy przeciwnikowi odczuć, że będziemy z piłką biegli, a tymczasem podajemy. Przeciwieństwem tego zagrania jest zagranie typu draw, w którym z kolei odwrotnie staramy się zmylić przeciwnika, oczywiście uproszczając tę sytuację na boisku. Ponownie bardzo ważne, trzecia próba. Ale jest flaga. Flagi. Shane Gimzo zauważył, że była flaga. Bardzo ważne, właściwie bardzo ważny błąd drużyny z Wrocławia, ponieważ Shane Gimzo zauważył, że gracze linii defensywnej przekroczyli linię wznowienia, line of scrimmage, w tym momencie podanie do niego do tyłu i oczywiście automatyczne flagi oraz 5 yardów kary. Za chwilę może jeszcze mamy tylko moment wspomnieć dla widzów, którzy może są nowi w tym sporcie, o co głównie chodzi. Chodzi o to, aby zdobywać po kolei yardy. Ma się 4 próby na zdobycie 10 yardów, aby dostać nowe 4 próby i tak zdobywać coraz więcej boiska i dotrzeć do pola punktowego, które znajdzie się na końcu każdego, na każdym końcu boiska. To przekroczenie linii wznowienia akcji oznacza 5 yardów kary przeciwko drużynie, która takiego faulu się dopuściła, stąd te flagi na murawie. Trzecia próba w tym momencie, no i do zdobycia około 6 yardów. I znów futbolówka upuszczona. Ponownie bardzo dobre podanie Shane'a Gimzo, jednak tym razem piłka upuszczona przed Jakub Stonek, właściwie bardzo doświadczony gracz, który gra już od wielu lat w lidze oraz w Dream Eagles. To są błędy, które rozstrzygają mecze. Dwa razy była szansa na zdobycie pierwszej próby, dwa razy ewidentne błędy tutaj graczy odbierających piłkę. Może grają tutaj w tym też rolę, mają trochę nerwy na początku meczu, jest jednak duża widownia, duży stadion, ale są to sytuacje, które muszą jak najszybciej być zakończone przez graczy Eagles, aby mieli szansę w tym spotkaniu. Ale grają w czwartej próbie Eagles, to ciekawe.
Jednak hand. Tak, zagranie Sengimzo ustawił się tak, jakby chciał tą czwartą próbę wykonać biegiem lub rzutem, ale jednak zagrał w tym momencie jako gracz formacji specjalnej, tak zwany panter, czyli wykop, i w miejscu, w którym piłka wyszła na aut, grę wznowi drużyna z Wrocławia. No to bardzo nietypowe zagranie, jeśli chodzi o quarterbacka, ale oczywiście w Europie jest większa wszechstronność graczy amerykańskich, to nie to samo, co w National Football League. Tutaj przydają się te doświadczenia z gry na różnych pozycjach. Aczkolwiek takie zagranie widzimy również w lidze NFL i w drugach koleżowych. To jest tak jakby granie z zaskoczenia. Rekordzista ligi. I swoją serię ofensywną rozpoczynają gracze z Wrocławia. I pierwsza akcja biegowa, no i oczywiście Jamal Shooters. Bardzo dobry bieg na prawą stronę. Dobra dziura, że tak powiem, w pierwszej linii ofensywy. Shooters zdobywa 7 yardów, druga próba do 3 yardów. To będzie widać kluczem w tej grze, żeby Devils, aby zdobywać yardy i punkty. Ponownie Shooters, ale tym razem już szybko zatrzymany. Nie ma pierwszej próby. Dobry tackle. Jamal Shooters, wspominaliśmy, świetne średnie w każdym spotkaniu, no ale ten mecz przeciwko Eagles 11 maja nie tak bardzo udany. I gdyby wówczas, powiedzmy sobie to szczerze, Eagles byli bardziej skuteczni, jeśli chodzi o field goal, 3 nietrafione strzały z gry, no była duża szansa dla Orów, aby to spotkanie wówczas wygrać. A tymczasem ponownie kluczowa sytuacja, trzecia próba drużyny z Wrocławia. Ponownie Jamal Shooters lewą stroną. Zdobywa 4 pierwsze próby i dużo więcej. Bieg na 20 yardów do linii 35 yarda i ponowne 4 próby. Jak widzimy, nawet w trzeciej próbie, gdzie trzeba przejść te 3-4 yardy, decyzja podjęta jest to, aby grać dołem. Jeszcze raz wzmiankę dla kibiców, dla fanów, którzy może po raz pierwszy oglądają futbolu, piłkę posuwa się albo biegiem dołem, gdzie gracz odbiera piłkę prosto od rozgrywającego i biegnie z nią, albo quarterback bierze piłkę, idzie z nią do tyłu i stara się szukać któregoś ze skrzydłowych, którzy biegną do przodu i podaje piłkę górą. Gra biegowa, gra podania, na razie jeszcze bez próby podania rozgrywający Giants Wrocław Bartosz Dziedzic. No i znów tym razem jest zagranie, krótkie podanie, no i wyegzekwowane to wszystko doskonale. Piłkę złapał Paweł Świątek. Bardzo dziwne, ponieważ Paweł Świątek właściwie jest graczem defensywnym, a tutaj w tej formacji wspomagał swoich kolegów z ofensywy. Bardzo dobrą akcją. Tutaj również zagranie, o którym wspomnieliśmy, czyli zagranie play action. Udawali, że podają piłkę do Shootersa, aby biegł z nią dołem, a tymczasem podanie górą do skrzydłowego, który wyszedł z backfieldu tak zwanego, zawodową pierwszą próbę. Tak zwany receiver out of the backfield, czyli rozgrywający. Z tym jest interception! Interception! Fantastyczna akcja drużyny z Warszawy. Mark Everhart. Tak, oczywiście. Jeden z tych właśnie graczy również kluczowych drużyny Eagles. Bardzo dobry defensor. No i jest to, o czym mówiliśmy. Formacje defensywne dominują początkowe momenty tego meczu. Piękne przejęcie i zdobycie jeszcze dodatkowych 15-20 yardów. I oczywiście teraz bardzo dobra sytuacja wyjściowa dla ofensywy drużyny z Warszawy. Poślizgnął się tam, czy też stracił równowagę receiver, czyli odbierający w drużynie Giants, do którego miała być adresowana piłka, poszedł na przechwyt Mark Avery Earhart, który no, ma już w tym sezonie na swoim koncie 3 przechwyty. Miał w sezonie zasadniczym 3 przechwyty, dla niego nie jest to nowość. Ma również akcję na touchdown powrotną po przechwycie w bieżących rozgrywkach. Bieg środkiem boiska, ale bardzo szybko. Ponownie bieg, nie zdobyty żaden yard. Ponownie defensywa drużyny z Wrocławia była na miejscu, zatrzymała running backa po bardzo, bardzo krótkim biegu. No ale tak jak wspominałem, sytuacja wyjściowa jest bardzo, bardzo dobra dla Orłów z Warszawy. Mają do przejścia zaledwie 26 yardów, aby zdobyć przyłożenie. Zobaczymy, czy im się to uda, co byłoby bardzo ważną sytuacją na początku tego meczu, aby zdobyć te pierwsze punkty i tym odebrać trochę presję ze swojej defensywy.
teraz aż trzech odbierających na boisku, dwóch po prawej stronie, jeden po lewej. Przygotowany Shane Gimzo. Też sporo czasu, ale zbyt długo zwlekał z podaniem. No i po raz drugi w tym spotkaniu sakowany. Tym razem przez Kamila Rutę. Kamil Rutę, jak wspomniałem, gracz drużyny narodowej polskiej, niedawno powstałej. Tutaj Shane Gimzo po prostu za dużo czasu potrzebował, aby zbyć się piłki. Linia ofensywna oczywiście blokowała dosyć dobrze, jak widzimy. Wszyscy byli przyjęci. Tymczasem Shane Gimzo za długo trzymał piłkę, zanim ją rzucił do jednego ze swoich zawodników. No i przez to właśnie ten tak zwany sak. Dobre krycie w głębi pola również tutaj miało sporo do czynienia. Aczkolwiek ale po lewej stronie skrót był wolny. Shane Gimzo patrzył bardzo zgrosony, ale po lewej stronie rozgrywający był skrzydłowy był wolny. Ważny moment, bo znów trzecia próba w tej serii ofensywnej. Piłka już w rękach Shane'a Gimzo, znów będzie... I ponownie fantastyczne zagranie defensywy blicem tak zwanym z drugiej linii defensywy. Popisali się gracze z Wrocławia i ponowny sek, czyli powalenie quarterbacka daleko za linią wznowienia, za line of scrimmage. No i teraz sytuacja właściwie bardzo trudna. Co zrobić? Na kop... Troszkę daleko. Na to, aby zdobyć cztery nowe próby, bardzo trudno, ponieważ jest prawie 20 yardów do przejścia. Zgadza się. Bardzo ciekawa decyzja teraz. Zobaczymy, na co zdobył się selekcjoner drużyny z Warszawy. Widzimy znów powtórzenie tego zagrania. No tak jest. Tak, ponownie punt. Bardzo dobrze wykonany, aczkolwiek piłka wpada na pole punktowe, czyli strefy przyłożeń i wznowią akcję teraz drużyna złotowa, akcję na linii 20 yardów. Tak zwany touchback, bo tak się nazywa tego typu zagranie. Dziwiliśmy się na początku właściwie, dlaczego akurat w takiej formie robią ten wykop, ten tak zwany punt. No ale jest oczywiście w tym też formuła, ponieważ jak wspomnieliśmy, Deontay Barrow jest również bardzo, bardzo niebezpiecznym graczem tych specjalnych formacji i to ozdobił już trzy przyłożenia właśnie pod demandę jego punktu, a więc Eagles nie chcą dać mu szansy dotknąć piłki. Może być na to również wpływ uraz Marcina Łojewskiego, kickera i pantera Eagles. Również z nim rozmawiałeś przed meczem. Zatrzymana akcja gwizdkami, flaga na murawie. Krótki bieg Schultersa na prawą stronę, ale jak wspomniałeś, będzie kara. Poczekajmy werdykt sędziego. Powie nam, kto popełnił przewinienie. Holding, numer 72. Więc tak, holding, czyli trzymanie ze strony Wrocławia. Minus 10 yardów do tyłu. No i trudna sytuacja na własnej linii 10 yardów do przejścia 20, prawie 4 próby, ale jednak presja na formacji ofensywy. Krzysztof Konieczny przewinił w tej sytuacji, no a poprzednio tym udanym sakiem na Shane Gimzo w trzeciej ważnej próbie poprzedniej serii ofensywnej Eagle popisał się Bartosz Świątek, który w rozgrywkach zasadniczych miał na swoim koncie 3 saki. Sak, czyli powalenie rozgrywającego drużyny przeciwnika. Ponownie bieg Schultersa lewą stroną, ale defensywa z Warszawy bardzo, bardzo uważna. Strata jardów. Strata jardów, no może sędziowie będą tutaj hojni i nie dadzą straty jardów. Ale jak widzimy, defensywa Eagles nie przeszkadza sobie tym, że ofensywa ma pewne problemy z wejściem w ten mecz. Bardzo uważna gra, nie dają się blokować graczom ofensywnym z Wrocławia. No i druga próba i 20 yardów do przejścia dla drużyny Giants. Opuszcza plac gry fullback Świątek, gracz numerem 17. Będziemy mieli Jamal Schulter z poprzedniej sezony spędził w lidze włoskiej, w Mediolanie, w Reno z Milano. Zresztą wspominał o tym, że jego celem w poprzednim sezonie było zagranie w Italian Super Bowl, czyli w wielkim finale Ligi Włoskiej. No ale ostatecznie nie zagrał w wielkim finale Ligi Włoskiej, ale gra rok później w wielkim finale Polskiej Ligi, w superfinale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. A tymczasem Bartosz Dziedzic próbował podać, jednak nie było żadnej wolnej stacji do odbioru.
jego podania Bartosz i bieg na 5 yardów do przejścia jeszcze 14 w trzeciej próbie. No i wydaje mi się, że powinni zagrać dosyć bezpieczną jakąś bezpieczne zagranie, aby w tym miejscu na boisku nie stracić ponownie piłki i nie dać następnej szansy ofensywie Eagles. Więc podejrzewam, że będzie bieg Lenta Schultersa i później, jeśli nie będzie pierwszej próby, to daleki wykop. Czyli stawiasz, Filip, na konserwatywne rozwiązanie, zresztą chyba najmądrzejsze w tej sytuacji. Wydaje mi się, że w tak wczesnej fazie meczu trzeba grać konserwatywnie. Gracze Giants Wrocław szykują się na nich zawodnicy formacji defensywnej. Bieg na lewą stronę, nie udało się podanie. Ponownie zdobyte 5 yardów, ale nie wystarcza to na 4 nowe próby. Wejście właśnie formacji specjalnej i wykop Pantera. Dodatkowo jeszcze ryzykował sporo Bartosz Dziedzic w takim biegu, przy zakończeniu biegu tam był tackle, chwytany był quarterback drużyny Giants Wrocław. Zawsze to grozi kontuzją rozgrywającego. Ale na tak wczesnym etapie. Trudno jest w takim momencie jako gracz przestać biec czy się położyć na ziemię, jednak jest to nie jest to z naszej krwi. My jednak wolimy coś tą piłką jeszcze starać się zrobić. A często szkoleniowcy uczulają quarterbacku, żeby inaczej zakończali ten bieg takim ślizgiem. Czasem wykop. Piłka leci na środek boiska. Clarence Anderson, przez chwilę wahał się, czy piłkę podjąć. Sam wykop nie był zbyt dobry, ale przez to, że nie doleciał daleko i Anderson nie mógł złapać piłki z powietrza, tylko się odbijała, gracze z Wrocławia mogli do niej dobiec i nie dać mu szansy tej piłki podjąć i z nią biec. Rozmawialiśmy przed spotkaniem, czy zawodnicy Giants Wrocław będą starali się kopać nie do Clarence'a Andersona, kopać kierunkowo, aby Clarence Anderson nie miał okazji do akcji powrotnych. Tak robiły drużyny w ostatnich kolejkach sezonu zasadniczego Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego po tych fenomenalnych akcjach powrotnych. Rozmawiałem z trenerem Giantsów przed meczem i powiedział mi dokładnie to. Powiedział, że Anderson może robić tylko punkty, jeśli się do niego kopie. Więc będziemy starać się do niego nie kopać. A tymczasem pierwsza próba. Ponownie bieg, który widzieliśmy już tutaj w różnych wariantach. Bieg przez środek boiska, ale nie zdobyte żadne yardy, a więc druga próba i 10 yardów do przejścia. Starają się mimo wszystko, mimo na razie niezbyt dobrych statystyk, jeśli chodzi o kwestie biegowe, gracze Eagles biegać konsekwentnie z piłką. Porównanie statystyk sezonu zasadniczego obu rozgrywających. To, co może niepokoić Eagles, to ten procent skuteczności podań w sezonie Shane'a Gimso. Ale jak mówiliśmy, poprawił się w ostatnich meczach. Co jest dobre, obydwaj rozgrywający nie rzucili dużo interception, czyli nie dali drużynie przeciwnej wiele szans przejąć piłki od nich. Teraz tak zwane quarterback pitch, odrzucenie do Clarence'a Andersona, który również uczestniczy w tych akcjach biegowych na szybkości, przeważnie na zewnątrz. W taki sposób wykorzystując swoją prędkość biega no właściwie, Clarence właściwie Anderson. Opisany jako skrzydłowy, ale jak widzimy również używany jako biegający, czyli jako running back i bardzo efektywnie w tym momencie bieg na 8 yardów, przejścia jeszcze 2 yardy. Wracając szybko do rozgrywających, trzeba powiedzieć, że mimo to, że Shane Gimso jest Amerykaninem sprowadzonym tutaj po to, aby grać na tej pozycji, to jednak quarterback drużyny z Wrocławia był w statystykach przed nim. A więc mamy tutaj dwóch quarterbacków, którzy grają mniej więcej na równym poziomie. Time out Warsaw Eagles. Pierwsza przerwa z trzech przysługujących każdej z drużyn w połowie spotkania. Dość szybko, rzadko zdarza się, aby w pierwszej kwarcie już time out wykorzystywali szkoleniowcy. Raczej zostawiają te time outy na końcówkę pierwszej i drugiej połowy. Tak, daję to chwilkę szansę powiedzieć o tym, jak przygotowały się obydwie drużyny tego meczu. Jak wspomniałem, byłem w kabinach przed meczem i rozmawiałem z obydwoma drużynami i obydwie właściwie mówiły mi, że przygotowanie tego meczu w sumie traktują dokładnie tak samo jak przygotowanie do każdego innego meczu, aczkolwiek więcej przykładali wagi do przygotowania mentalnego, a więc dużo analizy wideo, dużo analizy przeciwnika. Ponieważ w tej fazie sezonu, jeśli ktoś nie umie złapać piłki, jeśli ktoś nie umie powalić przeciwnika, to się tego w tygodniu nie nauczy, a jednak te zagrania taktyczne są bardzo ważne. A więc obydwie drużyny koncentrowały się na mentalnym przygotowaniu gry, aby dokładnie wiedzieć, co robi przeciwnik, dokładnie go przestudiować.
Wracamy do trzecia próba przed drużyną Warsaw Eagles. 3 yardy do przejścia. Teraz pod presją był Gimzo. Zdoła oddać piłkę do Clarence'a Andersona. Ten potrafi wiele zrobić z futbolówką, ale tym razem to, czego od niego oczekiwano, to było za wiele. No i jeszcze stracone yardy przez drużynę Warsaw Eagles. No i będzie czwarta próba w trudnej sytuacji. Bardzo trudna sytuacja. Dziwi mnie, że zostaje formacja ofensywna na boisku. Oczywiście, że Marcin Łojewski jest kontuzjowany, ale jednak wydaje mi się, że mimo to, rozmawiałem z nim przed meczem, mówił, że kolano wprawdzie go boli, ale jeśli chodzi o field goal, czyli ten kop za 3 punkty, kopnął z 55 yardów, no i mówił, że ma więcej problemów przy tych wykopach, przy pantach, ale jednak z tego, co widziałem, kopał dalej niż to, co pokazało dotychczas Shane Gimzo. I ponownie czwarta próba. Jest aż 4 odbierających, czyli zawodników z pozycji receiver. No tak, ale jednak ta akcja zaskoczenia to, że Giants nie mają tak zwanego odbierającego, czyli tego returnera z tyłu, który normalnie byłby Deontay Barrow, mimo to, że sam kop może nie jest aż tak daleki, przez to, że piłka ma szansę odbijać się po boisku, jest to jednak bardzo dobre zagranie taktycznie ze strony Warsaw Eagles. To jest jakby inny sposób pozbawienia przeciwnika tego atutu akcji powrotnych w porównaniu z tak zwanym odkopnięciem kierunku, aby zawodnik odbierający nie mógł zobaczyć piłki. Koniec pierwszej kwarty. Koniec pierwszej kwarty jest dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. Mecz defensywny. Obydwie drużyny przed meczem mówiły mi, że będą starały się wejść w mecz ofensywnie jak najszybciej, zdobywać yardy i punkty. Jednak nie jest to takie proste. W tym czasem na boisku wbiegły cheerleaderki, które będą tańczyć, ale jak wspominaliśmy, jest to mecz dominujący, który jest dominowany formacjami defensywnymi obydwu drużyn, ponieważ są to również, trzeba przyznać, statystycznie z dużą przewagą najlepsze defensywne drużyny roku. Obydwie dopuszczają średnio tylko 10,5 punkta przeciwnika w całym meczu, więc można się było takiego przebiegu meczu spodziewać, aczkolwiek, jak mówię, obydwie drużyny intensywnie trenowały nad tym, aby ofensywnie starać się zdobywać szybko yardy i punkty. Tak, tutaj może decydować ta egzekucja, czyli wyegzekwowanie niektórych zagrań. O tym mówiłeś w pierwszej kwarcie, w tej pierwszej serii, kiedy te dwie upuszczone piłki ze strony Eagles były bardzo ważne, bo podania Jayla Gimza były dobre. Mogli rozpocząć od punktów gracza Eagles, a to w takim meczu, w którym jest siła po stronie defensyw, mogło mieć ogromne znaczenie. Mówiłeś o tym przygotowaniu mentalnym. Ja rozmawiałem z menadżerem Warsaw Eagles, Jackiem Śledzińskim. Też bardzo dokładnie mówimy o tych przygotowaniach do spotkania ze strony Eagles. Zresztą Eagles mogli powtórzyć to przygotowania i wnieść pewne poprawki w porównaniu z poprzednim superfinałem. Czasem przed nią jeszcze powtórka właśnie tego przejęcia piłki z powietrza, tak zwanego interception, gdzie zmienia się prawo do akcji ofensywnej, do zagrania akcji ofensywnej, i to właściwie jedna z tych właśnie szans takich, których nie wykorzystali Eagles. Mieli piłkę bardzo blisko pola punktowego, nie wykorzystali sytuacji, nawet stracili punkty, stracili yardy w tej serii zagrań ofensywnych. Początek drugiej kwarty na Stadionie Narodowym w Warszawie, próba akcji biegowej. No, i jest to, o czym wspominałeś, dziki kot, czyli wildcat, zagranie wildcat. Jest to coś, gdzie nie quarterback, który normalnie gra na tej pozycji, czyli rozgrywający, wychodzi na boisko, ją bierze i tradycyjnie rozgrywa, jest to jeden z graczy, jego miejsce zajmuje jeden z graczy, który jest tak jakby taką bronią ofensywną używaną na różnych miejscach. On piłkę odbiera i może ją albo rzucić, albo z nią biec. Jest to takie gra na zaskoczenie przeciwnika, bo jest to gra niekonwencjonalna. Mimo że używana już od paru lat, jednak nadal niekonwencjonalna. Tak zwany bezpośredni snap, czyli przekazanie piłki od centra do zawodnika, który biegnie z tą piłką. To są przeważnie gracze na co dzień biegający z piłką. Takim graczem, który często to robił w NFL, był Ronnie Brown w barwach Miami Dolphins. Nieudane zagranie, zbyt krótkie podanie. Tutaj właśnie zagranie Mark Fillmore odebrał tą piłkę jako właśnie quarterback, wildcat tak zwany. Biegł ją krótko na prawą stronę, udając, że będzie podanie prawą stronę, i próba zagrania screen, czyli porzucenia piłki z powrotem w drugą stronę, naprzeciw temu, gdzie rusza się defensywa, ale podanie za krótkie i jak to się nie udało.
zagranie screen, tak zwana zasłona, też bardzo często zagranie używane, choć trzeba jasno powiedzieć, że oba zespoły tego zagrania typu screen w swoich meczach ligowych niewiele używały, szczególnie biorąc pod uwagę te możliwości, takie jakie ma na przykład Jamal Charters, ale także wielu zawodników z pozycji running back, czy z pozycji biegaczy po stronie Eagles. Próbuje dzięki własnym nogom zdobyć pierwszą próbę. Bartosz Dzidzic, trochę zabrakło chyba do tej pierwszej próby. Ale jest flaga. Właściwie było to zagranie przez podanie. Linia ofensywna przepuściła defensora, także Dziedzic musiał uciekać z piłką. Mimo tego, że nie zdobył pierwszej próby na aut, został jednak uderzony poza linią autu przez defensora Warszawy. Zagranie bardzo niefortunne, brak koncentracji. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Tak, bardzo daleko poza linią autu. Jeszcze raz uderzenie quarterbacka i to rezultuje w karze 15 yardów. To jest zagranie, powiem ci szczerze, Witku, to jest zagranie, przy którym każdy trener wyrywa sobie włosy z głowy. To jest coś, czego nie powinno się zdarzyć w żadnym meczu, a zwłaszcza w tak wielkim meczu. Jest to zagranie, które oddaje za dużo yardów przeciwnikowi. 15, i niezbyt mądre 15 zagranie. Yardów za darmo przewinił Konrad Waszkiewicz, bardzo doświadczony gracz defensywy. Najlepszy, jeśli chodzi o sak w drużynie Warsaw Eagles. Tymczasem Charters biegł na prawą stronę, zdobyte 6 yardów, ale... Jest również na boisku żółta flaga. Pomijmy, żółte flagi oznaczają przewinienie jednej z drużyn. Sędzia już pokazuje holding, trzymanie gracza z Wrocławia i będą się cofać o 10 yardów, co oczywiście utrudnia ponownie zdobycie nowej pierwszej próby, ponieważ te przejście mają teraz 20, a nie 10 yardów. Jamal Charters rozpoczynał swoją karierę, jeśli możemy tak powiedzieć, jak wielu chłopaków w Stanach Zjednoczonych od tak zwanych drużyn Pop Warner, czyli takich bardzo popularnych rozgrywek dla dzieciaków, już od wieku 6 lat grał w Tak, to jest właśnie ta przewaga graczy z Ameryki, którzy grają w futbol od wielu lat, już jako dzieci, później w szkołach podstawowych, w gimnazjach czy w szkołach i później w uniwersytetach, mają po prostu wiele lat, gdzie przechodzą przez ten program futbolowy. Gracze w Polsce jeszcze tak daleko nie są, aczkolwiek, może o tym później za chwilę wspomnimy, powstają w Polsce również drużyny młodzieżowe. Pierwsza próba i 20 yardów do pokonania, znów długie boisko dla drużyny Giants. I zdążył jednak w pewnym momencie złapać za nogi Jamala Charters'a, gracz Eagles. Był ten tackle bardzo ważny w wykonaniu Tomasza Balcera. Widzimy tutaj jeszcze raz powtórka, bieg na prawą stronę. Nie, przepraszam, to był Mark Everhart. Tak, Everhart. Zdobyte 6 yardów. Jak na pierwszą próbę niezły wynik, łatwe to zagranie. Drugie próby, teraz zobaczymy, czy ponownie postawią na bieg, czy jednak może akcja góro. Jedzie, zbiera piłkę, będzie rzucał. Krótkie podanie na lewą stronę, ponownie do numeru 17, który właściwie, jak wspomnieliśmy, gra w defensywie, czyli do Pawła Świątka. No i ponownie upuszczona piłka. Akcja ta nie miała prawdopodobnie by szansy, spójrzmy na powtórkę, aby dać im wiele jardów. Ale jednak można było zdobyć te 5-6 yardów do przejścia i ponownie upuszczona piłka. Jak widzimy, może jednak te nerwy w tym spotkaniu mają jakieś znaczenie. Do tej pory jesteśmy przecież w drugiej kwarcie spotkania, tylko jedno skuteczne zagranie podaniowe i to licząc oba zespoły. Tylko tak. Jedno skuteczne zagranie podaniowe. Te piłki nie były trudne do złapania. Trzecia próba, 14 yardów do przejścia. 13. Widzisz, wybiera piłkę. Daleki rzut na lewą stronę. Piłka złapana, ale jednak za linią autu. Piłka złapana bardzo dobrze, ale trzeba przyznać, że rzut quarterbacka Dziedzica nie był zbyt dobry, bo jego receiver numer 25, Tomasz Dziedzic, jego brat, był za trzecią linią defensywy. Czyli gdyby podanie było bardziej precyzyjne, spójrzmy, mogłoby dać im wiele yardów. Przypomnijmy, jedna noga wystarczy, jedna stopa, aby była w boisku, jeśli chodzi o te przepisy, według tak, których gramy. Trzeba mieć piłkę pod kontrolą i przynajmniej jedną stopę, kolano, ramię czy łokcia w polu gry, aby podanie było zaliczone. Odkopują piłkę, tak zwany punt w wykonaniu drużyny Giants Wrocław. No i ma futbolówkę Clarence Douglas Anderson. I zgubił futbolówkę, ale jego koledzy z drużyny piłkę odebrali. Bardzo, bardzo
ciekawa sytuacja. Jak jest dziwnie to, ponieważ jak mówię, trener Matt Gajmon powiedział mi, że nie będą do niego kopać, a tymczasem wykopy były takie, że mógł piłkę złapać. Zaczęło się bardzo obiecujące, ale później stracił piłkę, a mimo tego jest również flaga na boisku, czyli ponowne przewinienie któregoś z graczy. Gdyby to była cały czas kontynuowana akcja powrotna, to moglibyśmy się domyślać tak zwany nielegalny blok w plecy. Ale zaraz przekonamy się o tym wszystkim, powie nam Wojciech Ratajczyk. Podczas akcji powrotnej niedozwolony blok w plecy numer 30 w drużynie odbierającej. 10 yardów kary z miejsca faulu, pierwsza próba. No tak. Klasyka. Klasyka. Niestety akcje tych drużyn specjalnych często rezultują w błędach, w tych flagach. Popchnięcie w plecy, które jest niedozwolone w futbolu, blokowanie kogoś w plecy niedozwolone. No i zamiast paru jardów do przodu zaczynają na linii 17 jardów. 9 minut 25 sekund do końca drugiej kwarty z mego superfinału Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Przewinienie już przed zagraniem, posłuchajmy. Przed akcją fall start, numer 45 z drużyny ataku. No tak. 5 yardów kary, ciągle pierwsza próba. Za wcześnie ruszył się jeden z graczy linii ofensywy, który stoi na linii wznowienia, na line of scrimmage, ponieważ musimy przypomnieć, że gracze linii ofensywnej, którzy stoją na boisku, na linii wznowienia, nie mogą przed zagraniem się ruszyć. Widzimy teraz ruch gracza, który był jednak ustawiony tuż za linią. Gimzo. Znów dobra penetracja ze strony defensywy Giants. No i blisko, niebezpiecznie blisko własnego pula punktowego są Eagles. I tym razem znów sakowany po raz trzeci bodajże w tym meczu już Gimzo. Tutaj oczywiście zagranie może linii ofensywnej nie było zbyt dobre, aczkolwiek wydaje mi się, że Gimzo miał szansę wydobyć się z tej opresji. Wydaje mi się, że za późno zauważył gracza defensywy. No i sytuacja dosłownie podbramkowa, bardzo niebezpieczna. Wydaje mi się, że powinni zagrać konserwatywnie, aby zdobyć troszkę jadu do przodu i tą piłkę znowu wykopać. To jest druga próba. No lub bardzo szybkie zagranie, krótkie. To także może być pomysł. Właśnie takie. Krótkie zagranie na lewą stronę boiska, zdobyte ale zaledwie 2 yardy. No tak, w takiej sytuacji, będąc we własnej strefie punktowej, stara się z piłką albo biec, żeby tą szybko tą strefę punktową opuścić, albo z piłką szybko wyrzucić, żeby nie dać się złapać w strefie punktowej, co rezultuje 2 punktami dla przeciwnika, tak zwany safe. Tak zwane safety mogła być strata. No tutaj właśnie podanie, zagranie, o którym myślałem, krótkie podanie do Clarence'a Andersona, też liczenie na to, że być może zdobędzie te tak zwane, jak to mówią Amerykanie, jak, czyli yards after catch, czyli yardy po złapaniu piłki. W sumie no to jest konserwatywne zagranie również, dosyć konserwatywna opcja, tak mówię, szybko pozbyć się piłki do tego najlepszego gracza, aby on może z nią coś zrobić. Ale jest trzecia próba i 22 yardy. No i może mieć problemy teraz z Gimzo, powinien wyrzucić. I tak, 2 punkty dla drużyny z Wrocławia. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. No, bardzo, bardzo ryzykowne zagranie. Safety. Szczerze mówiąc, safety. Dla mnie w tej fazie meczu niezrozumiałe. Tak, powinien był odrzucić futbolówkę już w tych ostatnich sekundach. Shane Gimzo, po prostu wyrzucić ją mocno. Niestety nie zrobił tego. No i punkty zdobyte dla Giants. Zatrzymany w własnym polu punktowym przez Ale dziwi mnie również Pawła wybór zagrania. Sekułę, dziwi mnie również wybór zagrania w tej sytuacji. Będąc na linii 5 yardów swoich, quarterbackowi dać zagranie, w którym on musi na swoim polu punktowym biec z piłką, starać się wrócić. Spójrzmy jeszcze raz. Jest ewidentnie na swoim polu punktowym rzucenie piłki. Tak, w tym momencie Shane Gimzo powinien się jej dawno pozbyć, albo z nią biec, wyjść z pola punktowego. Po pierwsze, jak mówię, troszkę dziwny wybór zagrania, a po drugie jednak no, na końcu ewidentny błąd Shane'a Gimzo, który traci 2 punkty dla swojej drużyny. Przed meczem Jędrzej Stęszewski, prezes ligi, tak troszkę żartował, że mecz będzie pewno zacięty, skończy się 2-0, bo tak dobre są na dwie defensywy. No, oby nie. Tak, ale ważne punkty i jeszcze dodatkowa informacja dla Państwa. No to jest jedyne takie zagranie w futbolu amerykańskim, safety, po którym drużyna, która zdobyła punkty, będzie miała teraz właśnie piłkę. Tak, jest to zagranie, które kara podwójnie drużynę, która straciła ten safety. Po pierwsze stracą punkty, a po drugie muszą oddać również piłkę przeciwnikowi. I znów za chwilę w posiadaniu futbolówki będzie Tomasz Dziedzic. Ale teraz najpierw akcja powrotna całkiem niezła w wykonaniu Mateusza Ruty. Tak, dosyć krótki wykop.
wydawało się, że wykop jest krótki po to, aby nie dać odbierającym tam z tyłu returnerom z Wrocławia szansy z piłką biec, ale jednak zarezultowało to bardzo dobrą pozycją na boisku dla drużyny z Wrocławia. Zaczynają w połowie Eaglesów z 7 minutami, 43 sekundami na zegarze i do przejścia 48 yardów do pola punktowego. Są na połowie rywali Giants. Tomasz Dziedzic, no, który jest wśród zawodników wybranych przez szkoleniowca reprezentacji Macieja Cetnerowskiego na zgrupowanie kadry. Schulters. Bardzo dobra akcja Schultersa. Bieg lewą stroną. Był już zatrzymany w sumie na po 10 yardach, a jednak udało mu się jeszcze raz wyrwać defensorowi i zdobyć następne 5 yardów. Spójrzmy jeszcze raz. Schulters lewą stroną. Bardzo dobre bloki linii ofensywnej. Tutaj nieudany tackle numeru 54 defensywy Daniela Tarnawskiego. Ale i tak dzięki temu uporczywemu trzymaniu za koszulkę przeciwnika udało się go w końcu zatrzymać i zapobiec być może jeszcze 10 lub 12 yardów. Ponownie Schulters, na tym razem już dobra penetracja ze strony defensywy. Ale takie błędy nieczęsto zdarzają się drużynie z Warszawy, jak widzimy. Krzysztof Dreger. Jak widzimy właśnie tutaj Krzysztof Dreger w następnej akcji od razu powstrzymał Schultersa już nawet za linią wznowienia, czyli strata 1 yarda. No cóż, Wrocław jednak dalej koncentruje się na tym, co mi najlepiej, czyli biegi przez Schultersa. Wydaje mi się, że jest to dobra strategia, bo nie ryzykują za dużo, nie robią czegoś, z czym nie czują się dobrze, czego dużo nie trenowali, robią coś, co naprawdę dobrze umieją, no, liczą na to, że kiedyś defensywa Eaglesów się złamie. Dziedzic, podanie. Piłka. Podanie na lewą stronę, piłka złapana przez Fillmora. Mark Fillmore wiele lat już występuje w barwach drużyny wrocławskich, w drużynie, która była poprzednikiem jako drużyny Giants. The Crew zdobył tytuł mistrzowski zresztą 2 lata temu w finale wewnątrz wrocławskim w Bielawie, który także miałem okazję oglądać. Powtórka jeszcze z zagrania, a tymczasem trener główny Gigantów przed chwilą namawiał się ze swoim quarterbackiem rozgrywającym oraz z Markiem Fillmorem, jakie użyć teraz zagranie. Ważna sytuacja do przejścia 5 yardów, 3 próba. Ponownie miał być bieg Schultersa, ale ponownie przewinienie przed zagranie, przed rozpoczęciem gry. Na ogół jest to przewinienie ze strony ofensywnej, czyli ktoś za wcześnie się ruszył, ale oto Deontay Beryl. Mój były kolega z drużyny taką. Drużyna ataku nie ustawiła się na pełną sekundę przed snapem. Kara jest 5 yardów, powtórzenie 3 próby. No tak, kara troszkę bardziej techniczna. Jak wspominałem, gracze formacji ofensywnej przed zagraniem, stojąc na linii wznowienia, nie mogą się ruszać, ale muszą na tej linii przynajmniej 1 sekundę stać bez ruchu. A tymczasem gracze doszli do linii, zanim ustawili się na sekundę, było już zagranie, co jest nielegalne. I stąd kara 5 yardów. No i jeszcze wydłuża się ta droga do tej kolejnej pierwszej próby dla drużyny Giants. To jest 11 yardów. Ponownie zagranie screen, o którym wspominaliśmy, tym razem na Lenza Schultersa. I będzie pierwsza próba. Jest pierwsza próba. Zagranie, jak mówiłeś, tą osłoną, zasłoną na lewą stronę, gdzie defensywa ma wrażenie, że quarterback będzie rzucał długie podanie, a tymczasem linia ofensywna przepuszcza specjalnie, spójrzmy jeszcze raz tutaj, linia ofensywna przepuszcza graczy defensywnych, którzy biegną do quarterbacka, po to, aby móc zrobić zasłonę dla gracza odbierającego piłkę. I nad tymi zawodnikami defensywy ta piłka jest rzucana do zawodnika, którym przeważnie w przypadku akcji zasłony jest zawodnik generalnie biegający z piłką i nominalnie biegający z piłką, ponownie Schulters. Nie odchodzą od tego swojego planu gry. Nie odchodzą od tego swojego planu gry. Piłka idzie do Lenza Schultersa. Czy grą dołem, biegiem, czy tak jakby grą górą, czyli tą zasłoną, tym screenem. Jest to ich najlepszy gracz ofensywny. I dlatego naturalnie starają się dać mu piłkę. I jak widzimy, ten drive, czyli ta seria akcji ofensywnych jest jak na razie bardzo, bardzo obiecująca. Są już na linii 12 yardów. Mają 3 próby na przejście 1 yarda, aby dostać nowe 4 próby. Więc jest szansa na to, że zobaczymy pierwsze punkty formacji ofensywnej. Przerwa ma rząd
panie Giants. Wrocław, pierwszy timeout. Eagles wykorzystali już jeden timeout. Teraz Giants, a jeszcze dokończę ten wątek o tych przygotowaniach do tego spotkania. Przeważnie Eagles przygotowują się na obiekcie ośrodka sportu i rekreacji Bemowo, gdzie jest sztuczna trawa i sztuczna nawierzchnia. Rozmawiałem z Jackiem Śledzińskim, menadżerem Eagles, przed tym spotkaniem. Specjalnie zmieniono miejsce przygotowań. To był stadion Marymontu, aby też z murawą, naturalną murawą się zapoznać, bo no, jest inna nieco charakterystyka gry na sztucznej nawierzchni niż na trawie. No i mówił mi Jacek Śledziński, że takiej wielkiej presji nie było w obozie Eagles, no, ale także, że były prowadzone pewne poprawki w porównaniu z poprzednim superfinałem. Bardziej starali się oddzielić od mediów zawodnicy Eagles, aby mieć trochę spokoju na przygotowaniu. Druga próba do przejścia 1 yard. Wiedźc zbiera piłkę, podanie Schultersa na lewą stronę. Jest pierwsza próba i jest około 3 yardy do pola punktowego Eagles. No więc naprawdę bardzo się zbliżają do tego pola punktowego. Troszkę zaskakuje mnie to, że drużyna z Warszawy w ostatnich paru zagraniach nie miała, dała się tak dobrze zblokować gigantom, ponieważ są to gracze dosyć fizyczni, dosyć dobrze fizycznie grający ze strony Warszawy, i że dali tak dużo miejsca Schultersowi. Tak, dokładnie na 4 yardzie przed polem punktowym Eagles. Ponownie Schulters. Dobra akcja defensywy, zdobył wprawdzie 1 yard, ale nie było przyłożenia. Akcja znowu lewą stroną. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę, akcja lewą stroną, ale jednak defensywa była na miejscu. Głównie Daniel Tarnawski popisał się tutaj tacklingiem. Ale zdobyte 3 yardy przez Schultersa, druga próba i gol do pola punktowego Eagles, 1 yard. No to aż prosi się oczywiście o bieg, i jest bieg i powinien być touchdown. Jeszcze czekajmy na werdykt sędziego, jeszcze nie pokazują sędziowie nic. Schulters pobiegł na prawo, to tak, jest touchdown. Chciałem zobaczyć teraz powtórce, ponieważ kolana Schultersa dotknęły ziemi, ale najwidoczniej było to w momencie, kiedy piłka przeszła już do linii. Dla naszych widzów przypomnijmy jeszcze raz, że touchdown, czyli przyłożenie, jest wtedy, kiedy to piłka, nieważne jaka część piłki, może być to sam koniec piłki, przekroczy linię pola punktowego. Nie liczy się, gdzie w tym momencie jest gracz, chyba że dotknąłby kolanami najpierw ziemi. Spójrzmy jeszcze raz. Z tej kamery niezbyt dobrze to widać. Widać, że piłka jest za linią, ale kwestia jest, czy kolana Schulters dotknęły najpierw ziemi, czy najpierw była piłka za linią. O. Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, szczerze mówiąc. No ale niestety nie ma tutaj challenge'ów, tak jak w National Football League. Extra point, czyli podwyższenie za 1 punkt udane. Pierwsze przyłożenie, pierwszy touchdown w tym spotkaniu na konto Giants, którzy no, całkowicie wykorzystują tą sytuację po safety. Nie dość, że powalili Shane'a Gimsa w jego polu punktowym, to za chwilę piłkę odebrali, no i w tej serii ofensywnej zdobyli komplet punktów. No tak, no i widzimy, czym właśnie może zaowocować taka zła decyzja w tym momencie rozgrywającego, który nie pozbył się piłki albo nie wybiegł z nią szybko od razu z pola punktowego. Strata punktów, strata piłki i ponowna strata punktów. I z 0-0 w krótkim czasie, w ciągu paru minut, zrobiło się 9-0 dla gigantów z Wrocławia. No, oby to nie była akcja, która złamie tutaj kark, tak powiem, drużynie z Warszawy. Ten safety, czyli to zdobycie 2 punktów przez gigantów. Jednojardowy bieg Jamala Schultersa na touchdown. Dawid Pańczyszyn podwyższył za 1 punkt. 9-0 przewaga Giants. No już przewaga 2 posiadań, bo 9 punktów nie da się odrobić poprzez jedno posiadanie piłki w ataku. Bardzo dobry wykop. Anderson. Piłka po prawej stronie. Clarence Anderson. Będzie przyłożenie. Nie widzę żadnej flagi. A nie, jednak wystąpił za linię autu. No, jest to wow. Bardzo, bardzo dobra akcja powrotna. W sumie dobry wykop, gdzie Anderson musiał cofnąć się aż prawie swojego pola punktowego po piłkę. Czyli właściwie optymalny wykop. A jednak fantastyczna akcja powrotna. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Tutaj, gdzie on zdobył miejsce. Bardzo dobre ruchy. Tutaj, tuż przy linii końcowej, przy linii autu. Tak jest, nastąpił Nastąpił na to białe pole. Minimalnie.
tym przypominałeś i wspominałeś o tym poprzednim zagraniu, które przyniosło touchdown drużynie, przyłożenie drużynie Giants. No i wspomniałeś, że chciałbyś to obejrzeć. No to już nie mamy możliwości zakwestionowania przez arbitrów decyzji sędziowskich. Tak, takie są w National Football League, w lidze uniwersyteckiej. No bo rzeczywiście mieliby co oglądać arbitrzy przy tym biegu Shooters. No, decyzja została podjęta. Była to akcja, która jest bardzo trudno zauważenia. No, całkiem możliwe, że nawet był tam ten, było to przyłożenie. Wyglądało to tak, że gdyby można było zakwestionować, na pewno to by zakwestionował, ale jednak jest decyzja, jest touchdown. Cała seria tej akcji ofensywnej była bardzo dobra w wykonaniu drużyny z Wrocławia, więc naprawdę nie można tutaj na nic narzekać. Touchdown był zdobyty 9-0 dla Wrocławia, a tymczasem pierwsza dobra próba, zdobyte 4 yardy biegiem przez drużynę z Warszawy. Zobaczymy, czy w tym krótkim czasie uda im się jeszcze dojść w pobliżu pola punktowego. Ten powrót Clarence'a Andersona na 39 yardów, ale mógłby być na dużo więcej. Próba biegu z piłką, ale bardzo szybko zatrzymany w tej sytuacji Witold Szpotański. Witold Szpotański, który był najlepszym biegaczem, czyli zawodnikiem z pozycji running back w swoim zespole w sezonie zasadniczym. 397 wybieganych yardów, 2 touchdowny, no ale na tej pozycji Filipino ma wielu graczy. Witold Szpotański, Piotr Rudłowski, Michał Kostrój, Jakub Juszczak ma do dyspozycji wielu zawodników. No i tak wielka liczba graczy biegających piłką także męczy defensywę rywali, bo mogą konsekwentnie biegać z piłką i także starają się tego trzymać mimo tak niekorzystnego wyniku. 6 yardów. Oczekuje Gimzo. Podanie na prawą stronę. Tym razem złapane i ponownie pierwsza próba. Widzimy, że po tym pierwszym takim nerwowym rozpoczęciu gry formacje ofensywne z obu stron coś się rusza. Czyli widzimy, że formacje ofensywne już troszkę bardziej efektywnie grają. Dobre podanie na prawą stronę. Złapał piłkę Jakub Zdoń. Pierwsza złapana piłka tego zawodnika w tym meczu. Miał na swoim koncie to opuszczone podanie. O tych opuszczonych podaniach już mówiliśmy. No i poniżej 2 minut do końca pierwszej połowy. Bardzo ważna seria ofensywna drużyny Eagles. Brakuje do kolejnej pierwszej próby. Tak, wydaje mi się, że będzie druga próba i 5 yardów do przejścia. Ale jak na razie dobry drive, czyli dobra seria tych akcji ofensywnych. To jest to, co jest dla Eaglesów ważne. Oni muszą znaleźć swój rytm. Nie muszą robić nic specjalnego, tylko muszą znaleźć swój rytm i robić to, co najlepiej umieją. Więc biegać z piłką oraz krótkie podania kompensujące. Ale być może właśnie otworzy się jakaś szansa do drugiego podania, które podawał w tym sezonie Shane Gimzo do Clarence'a Andersona, bo myślę, że na to liczą również Eagles na jakiś big play. Biega sam Shane Gimzo. No i sporo tych yardów zdobytych. No i są blisko pola punktowego Eagles, a to jest, jeśli chodzi o pierwszą połowę, kluczowa seria ofensywna dla Eagles, no aby zaczepić się jakoś w tym meczu, jeśli gdyby mogli użyć takiego gdyby mogli zdobyć jakiekolwiek punkty przed zejściem z murawy na przerwę w połowie, byłoby to bardzo ważne dla ich wiary w siebie, dla wiary w to, że w tym finale nie są straceni, że mogą biec z piłką, mogą rzucać piłkę przeciwko tej drużynie z Wrocławia i że mogą zdobywać punkty, że są nadal w tym meczu. Dla drużyny Giants Wrocław. Giants timeout, druga przerwa zespołu wrocławskiego, druga przerwa dla Monta Gaimona w drużynie Giants. Pozostał jeszcze jeden timeout w pierwszej połowie, natomiast drużynie powtórka jeszcze raz. Orów 2. Przyłożenia, spójrzmy jeszcze raz. Ten Shooter zbierze piłkę. Tu kolano jest na ziemi, ale czy piłka... Jest to dla mnie bardzo bliskie. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy kolano jego dotknęło murawy, piłka jeszcze nie dotykała linii, jeszcze nie była za tą linią. Dlatego też sędziowie bardzo długo zwlekali. Spójrzmy jeszcze raz z bliska. O tak. Wydaje mi się, że nie było przyłożenia w tym momencie. Spójrzmy jeszcze raz powtórkę powoli. Tutaj. Tak. No, bardzo blisko. No, trudno powiedzieć. Właściwie nie chciałbym teraz... Nawet jeśli sędziowie mieliby okazję obejrzeć na zapis wideo, no to musieliby podjąć decyzję na podstawie niepodważalnego dowodu z taśmy. Którego nie widzę. Wprawdzie powiedziałem, że wydaje mi się, że nie było przyłożenia, ale nie widzę niepodważalnego tutaj dowodu, że przyłożenia nie było, a więc zostanie przy tym... Zostało zdobyte przyłożenie, były bardzo dobre akcje poprzedzające ten touchdown. I spójrzmy, czy uda się odpowiedzieć drużynie z Warszawy. 59 sekund do końca drugiej kwarty, do końca pierwszej połowy. 8 superfinał
Polskiej Ligi Futbola Amerykańskiego. Giants 9, Eagles 0. Gimzo. No, Gimzo dał się powalić za linią wznowienia. Problemy teraz tutaj zaczyna być troszkę również czas, ponieważ na zegarze zostało niespełna 48 sekund. Ale dwa timeouty mają Eagles. No tak, i chyba właśnie jeden z nich wzięli. I słuszna decyzja. Powtórka za granie. Szeszem Gimzo. Wraca do, podania, no ale tu jednak nie była jego, to nie był jego błąd. W momencie, kiedy cofnął się, jak piłkę już defensor z lewej strony linii defensywnej do niego dotarł. No niezbyt fortunne zagranie gracza linii ofensywnej z Warszawy z prawej strony. Mało zagranie skutecznych podaniowych w tym spotkaniu. Bardzo mało. Z obu stron 5 udanych podań. A byłeś, grałeś wiele lat jako odbierający. Jak to z perspektywy zawodnika odbierającego wygląda? Bo zawodnik startuje na linii, to dla tych z Państwa, którzy no niekoniecznie często śledzą futbol amerykański i rozumiem, że ma swoją ścieżkę do pobiegnięcia w zależności od typu akcji, jaka została wybrana. Tak, w zależności od typu akcji została wybrana. Odbierający wie, gdzie ma biec, wie to również rozgrywający. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że mimo tego, że ma się wyznaczoną ścieżkę, że tak powiem, to, co robi defensywa, może również dyktować zmianę tej ścieżki. I to jest to, gdzie, co w futbolu trzeba, o czym trzeba pamiętać, że jest to gra bardzo mentalna, nie tylko fizyczna. W czasie biegu ja jako odbierający muszę wiedzieć, co robi defensywa i ewentualnie muszę zmienić moją ścieżkę. Korygować się. Korygować ścieżkę i również muszę to wiedzieć kodowy. Ponowne zagranie na lewą stronę, bieg. Shane Gimzo, zdobyte 6 yardów. Trzeba coś dalej. Akcja biegowa, tak zwany option, gdzie quarterback ma opcję podania piłki, albo spójrzmy teraz tutaj krótko, do fullbacka, nie do piłki, biegnie z nią sam, a po lewej stronie ma tak zwanego pitchmana, czyli linebacker biegnie z nim, który montuje do tyłu, może odrzucić piłkę. Tak. Ale również to byłoby zagranie wówczas biegowe. Gimzo, tak. Teraz Gimzo, to podanie zupełnie nieudane. Zupełnie nieudane, w sumie nie wiem, do kogo rzucał. Może być, że było nieporozumienie między właśnie nim a odbierającym, tak jak mówiłem, w zależności od tego, gdzie stoi defensor, może odbierający musi się skręcić w prawą stronę albo w lewą stronę i najwyraźniej tutaj był jakiś błąd w komunikacji między nimi dwoma. Przygotowany mam Marcin Łojewski do próby filigola, czyli Philip Dillon decyduje się na to, żeby wziąć punkty, jak to się... I bardzo dobra decyzja, jeśli uda im się zdobyć 3 punkty, to są od razu z powrotem w meczu i potrzeba tylko jednego przyłożenia, aby wyrównać lub prowadzić ten mecz. Przygotowany już Marcin Łojewski. Kopnięcie wystarczy, jest. Wystarczy to daleko, nie, ale nietrafione. No cóż, właściwie nie chcieliśmy o tym za bardzo mówić, ale w pierwszym spotkaniu obu drużyn 3 nietrafione kopnięcia Warsaw Eagles i mecz przegrany 9-7. Gdyby chociaż jedno z nich było trafione, prawdopodobnie wygraliby ten mecz. Przed meczem rozmawiałem z obydwoma kickerami, bo wiedziałem, że myślałem, że może być to decydujące. Spójrzmy jeszcze raz. No, bardzo, bardzo blisko tej sztangi bramkowej, ale jednak... Ten skrót kamery też trochę zmylił. No, nietrafiony field goal, czyli ta próba strzału z gry. No i kończy się pierwsza połowa 8. superfinału na Stadionie Narodowym. 9-0. Prowadzą. Zawodnicy schodzą z boiska. Giants w 8. superfinale. No to kopnięcie Marcina Łojewskiego z 35 yardów spudłowane. No i nie było egzekucji po stronie Eagles. Trzeba przyznać, że wracając do Łojewskiego, że ma on kontuzję kolana. Spotkałem się z nim wczoraj i dzisiaj. No i to jednak to kolano mu...